Dzień dobry, nazywam się Maciej Purol w firmie Eaton. Jestem odpowiedzialny za sprzedaż oświetlenia awaryjnego. Na dzisiejszym szkoleniu chciałbym przybliżyć Państwu zagadnienia związane z systemem centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego, potocznie nazywanego centralną baterią, aby omówić system, który notabene rozwijamy już na rynku od ponad 50 lat, a w Polsce instalujemy od ponad 25, zaprosiłem do rozmowy eksperta z naszej firmy. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Skotnicki i w firmie Eaton jestem produkt managerem odpowiedzialnym za techniczną stronę oświetlenia awaryjnego. Podczas dzisiejszego spotkania nie tylko omówimy zagadnienia związane z systemem oświetlenia awaryjnego, ale również pokażemy Państwu jego części składowe oraz zasady jego działania. Oprócz tego, o czym wspominał Maciek, poruszymy także trudne zagadnienia, które nie są jednoznacznie omówione w normach. Zastanowimy się, kiedy projektowanie z wykorzystaniem centralnej baterii jest ekonomicznie zasadne dla inwestora, a kiedy korzystniejsze będzie jednak rozwiązanie autonomiczne. Dokładnie tak. Dlatego na początku zacznijmy od tego, na czym tak naprawdę polega różnica w projektowaniu instalacji opartej na zasilaniu centralnym, a instalacji dla opraw autonomicznych. Normy dotyczące poziomów wartości natężenia i rozmieszczenia opraw są identyczne dla obu rozwiązań. Różnica tak naprawdę polega na sposobie ich zasilania. Oprawy autonomiczne zasilane są zwykłymi przewodami z obwodów oświetlenia podstawowego i nie wymagają instalacji pożarowej. W trybie awaryjnym pracują z akumulatorów znajdujących się w oprawie. Natomiast instalacja z zasilaniem centralnym wymaga zastosowania szafy centralnej baterii. Szafa ta montowana jest w specjalnym pomieszczeniu wydzielonym ogniowo. Prowadzimy z niej instalację ognioodporną zasilającą oprawy awaryjne. Na każdym obwodzie, zgodnie z normą, mamy możliwość podłączenia maksymalnie 20 opraw. Niemniej dobrą praktyką projektową jest dobór maksymalnie około 16 do 17 opraw na obwodzie, zostawiając rezerwę na potencjalną rozbudowę lub zmianę aranżacji. Czy dopuszczone jest instalowanie szaf centralnej baterii w rozdzielni elektrycznej, jeśli znajduje się ona w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo? Z prawnego punktu widzenia nie ma ku temu przeszkód. Bardzo dużo projektów wykonywanych jest właśnie w ten sposób. Czy projektując obwody oświetlenia awaryjnego możemy wykorzystać montaż przelotowy w oprawach? Normy nie określają jednoznacznie sposobu prowadzenia tras. Na podstawie projektów, z jakimi mamy do czynienia, w ramach jednego obwodu dopuszcza się montaż przelotowy w oprawach. Często spotykam się z pytaniem od projektantów, czy w ramach jednej strefy jest potrzeba montażu przewodów ognioodpornych. Zgodnie z rozporządzeniem, które mówi, że każda oprawa awaryjna powinna mieć doprowadzone, gwarantowane zasilanie, jesteśmy zobligowani do projektowania opraw z zasilaniem opartym na przewodach ognioodpornych. Co ciekawe, w innych krajach w Europie, jak choćby w Czechach, na Węgrzech czy w Niemczech, interpretacja norm dopuszcza montaż w strefie nie większej niż 1600 m2 przewodami zwykłymi. Systemy centralnej baterii i podłączone do nich oprawy działają w dwóch trybach: zmienno, a podczas zaniku napięcia stałoprądowym. Jakie są dopuszczalne spadki napięcia dla zasilania DC, a jakie dla AC? Oprawy dla obu trybów są zasilane jednym przewodem i przełączanie odbywa się automatycznie poprzez szafę centralnej baterii. Zgodnie z normą, przewody powinno się dobierać do spadku napięcia na ostatniej oprawie, maksymalnie 3% dla DC i 4% dla AC. Oprawy dla zasilania zmiennoprądowego mają możliwości pracy zgodnie z normą dla zakresu napięcia 220 do 240 V plus minus 10%. Nasze oprawy działają dla napięcia AC od 198 do 264 V, dla DC to jest 176 do 275 V. W takim razie, skoro dla inwestora koszt instalacji ognioodpornej jest wyższy, jakie korzyści, jaki sens ma projektowanie takich systemów w porównaniu z rozwiązaniami autonomicznymi? Należy mieć świadomość, że inwestor poza kosztami inwestycyjnymi ponosi również koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem obiektu. I tutaj pojawiają się znaczne oszczędności wynikające z rozwiązania centralnej baterii. Dla opraw autonomicznych koszt wymiany akumulatora wraz z robocizną waha się w granicach 50-100 zł, co dla obiektu z ilością 1000 opraw daje koszt wymiany rzędu 50 do 100 tysięcy złotych co 3-4 lata użytkowania budynku.
Do tego dochodzą trudności z dostępem do opraw, które mogą znajdować się w lokalach użytkowanych na co dzień przez najemców. A w przypadku hal produkcyjnych dochodzą duże wysokości, niemałe koszty zwyżek, zmiany organizacji produkcji i tym podobne. Są to realne problemy, z którymi borykają się inwestorzy przy rozwiązaniach autonomicznych. Tego wszystkiego można uniknąć, stawiając na centralną baterię. Czyli argumenty przemawiające za instalacją z centralnym zasilaniem dotyczą obiektów z większą ilością opraw, z halami z trudnym dostępem i dużymi wysokościami na obiekcie, czy gdzieś jeszcze? Mamy również obiekty specjalistyczne, jak choćby bardzo popularne w ostatnim czasie mroźnie szokowe, z temperaturami spadającymi poniżej -30 kilku stopni. W takim obiekcie proponujemy montaż opraw pracujących w temperaturze otoczenia do -40 stopni. Nie znam rozwiązania autonomicznego oświetlenia awaryjnego z takimi parametrami. Dodatkowo mamy obiekty ze strefami wysokiego ryzyka lub oświetleniem zapasowym, dla których są podwyższone wymagania dotyczące natężenia oświetlenia. Oprawy autonomiczne ze względu na pojemność akumulatora nie są w stanie tego zapewnić. Są również obiekty ze strefami zagrożonymi wybuchem, dla których możemy zaproponować nasze produkty z certyfikatem ATEX i CNBOP, zapewniające jednolity system doskonale komunikujący się ze sobą. Żeby w pełni ocenić zasadność stosowania centralnego zasilania, powiedz proszę, jakie zatem są koszty eksploatacji centralnej baterii, jaka jest żywotność akumulatorów oraz czy jest możliwość, aby wydłużyć czas ich pracy? Koszty przeglądu na centralnej baterii to średnio kilka tysięcy złotych na rok. Opracowana technologia ładowania akumulatorów w naszych urządzeniach pozwala wydłużyć żywotność akumulatorów nawet do 10 lat. Dodatkowo bardzo ciekawym akcesorium są moduły BBS monitorujące napięcie i temperaturę pracy każdego z bloków akumulatora z osobna. Pozwala to na uzyskanie szybkich informacji o nieprawidłowościach i daje czas na wymianę uszkodzonego bloku, ochraniając cały zestaw bateryjny. Przejdźmy zatem do omówienia zasady działania całego systemu. Mariusz, przedstaw proszę szczegóły dotyczące centralnej baterii. Żeby najlepiej wytłumaczyć zasadę działania, zapraszam Państwa do obejrzenia filmu, w którym został omówiony cały proces. Przedstawiam Państwu system centralnej baterii do oświetlenia awaryjnego typu Dual Guards. Jest to szafa kompaktowa, gdzie w górnej części znajduje się elektronika, a w dolnej bloki akumulatorów. Znajduje się tutaj listwa zaciskowa, do której doprowadzone jest zasilanie sieciowe. W zależności od typu szafy mamy to jedno- lub trójfazowe. To zasilanie jest wykorzystywane do pracy ciągłej opraw zasilania awaryjnego, a także zasilania elektroniki wewnętrznej i ładowania akumulatorów. W tym miejscu znajduje się transformator. Transformator zasila przetwornik napięcia. Kolejnym elementem urządzenia jest sterownik ładowania akumulatorów BCM. Moduły ładowania współpracują ze sterownikiem BCM. Służą do podtrzymywania napięcia zestawów akumulatorów znajdujących się w dolnej części szafy. Zestaw ładowania posiada także dodatkowe funkcje jak zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorów oraz funkcję pomiaru rezystancji izolacji upływu w urządzeniach i obwodach oświetleniowych. Tutaj znajduje się terminal DC, do którego są podłączone akumulatory. Teraz przechodzimy do dolnej części centralnej baterii, gdzie znajdują się akumulatory. Zestaw składa się z 18 bloków, każdy o napięciu 12 V w technologii AGM. Każdy z tych bloków jest monitorowany przez moduł BBS. Czujniki te mierzą temperaturę i napięcie na poszczególnych blokach akumulatorów. Moduły BBS komunikują się bezprzewodowo ze sterownikiem BDM. W szafie znajdują się moduły SKU,
W zależności od potrzeb mamy je w amperażach 4x1,5, 2x3A i 1x6. Ich podstawowym zadaniem jest przełączanie trybu pracy na obwodach końcowych z AC na DC. Dodatkowe funkcje to monitorowanie pracy poszczególnych opraw oraz załączanie opraw w trybie pracy sieciowej. Na każdym obwodzie można zainstalować do 20 opraw oświetlenia awaryjnego. Każdy obwód posiada niezależne zabezpieczenie dla AC i DC. Tryb pracy dla obwodu i dla każdej oprawy jest dowolnie programowalny. Czujnik zaniku napięcia 3PMIO służy do monitorowania stanu zasilania w rozdzielnicach oświetleniowych. Wszystkie moduły wewnętrzne i zewnętrzne są nadzorowane przez sterownik ACU. Sterownik ACU posiada 6 dowolnie konfigurowanych wejść 24V, 4 dowolnie konfigurowane bezpotencjałowe styki do sygnalizacji, 2 dowolnie konfigurowane wejścia 24V, magistralę sieciową po protokole CAN do komunikacji z podstacjami i urządzeniami zewnętrznymi, złącze RJ45 do komunikacji przez Ethernet. Programowanie i sterowanie urządzeniem jest bardzo proste. Do tego wykorzystujemy panel dotykowy HMI. Panel jest zabezpieczony hasłem przed nieautoryzowanym dostępem. Po zalogowaniu mamy dostęp do poszczególnych funkcji. Centralne baterie są konfigurowane pod konkretne projekty. Występują w różnych wymiarach i opcjach wyposażenia. Mogą pracować samodzielnie lub z podstacjami. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową. Podczas prezentacji w filmie padło sformułowanie, że szafa powinna być zasilona z rozdzielnicy. Powiedz mi proszę, czy biorąc pod uwagę, iż posiada ona własne zasilanie rezerwowe, to czy doprowadzone do niej zasilanie sieciowe powinny być podane sprzed czy za wyłącznikiem przeciwpożarowym? Czy z perspektywy działania bezpieczeństwa ma to jakieś znaczenie? Jest to bardzo dobre pytanie. Biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra, które mówi, że każde urządzenie pożarowe powinno być zasilane sprzed wyłącznika PPOSZ, można sądzić, że tak należy zasilić centralną baterię. Jednak w dalszej części tego rozporządzenia następuje doprecyzowanie, że odcięcie zasilania tym wyłącznikiem powinno spowodować załączenie awaryjnego źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. Z tego zapisu wynika, że wyłącznik PPOSZ powinien odcinać zasilanie sieciowe, aby system mógł przełączyć się automatycznie na zasilanie rezerwowe. Od strony bezpieczeństwa wyłącznie praca z akumulatorów, czyli odcięcie zasilania sieciowego w sytuacji pożaru,
powoduje przejście zasilania na sieci T. Układ takiej sieci charakteryzuje się tym, że od strony zasilania nie ma bezpośredniego połączenia z potencjałem ziemi, co gwarantuje bezpieczeństwo dla osób gaszących pożar. My stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Wspomniane było również o modułach zaniku napięcia, że należy je podłączyć do obwodów oświetlenia podstawowego. Ile takich obwodów może monitorować jeden moduł oraz ile modułów możemy podłączyć do jednej centralnej baterii? Do jednego modułu możemy podłączyć maksymalnie 8 sygnałów. Do jednej szafy centralnej baterii możemy podłączyć 25 takich modułów, czyli łącznie mamy możliwość monitorowania do 200 obwodów oświetlenia podstawowego przez centralną baterię. Jak często wymagane są przeglądy oświetlenia awaryjnego? Co jest kontrolowane podczas takich badań? Kto może wykonywać takie przeglądy? Czy może zrobić to dział utrzymania ruchu na obiekcie? Oświetlenie awaryjne w obiekcie jest częścią instalacji zapewniającej bezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób w sytuacji zagrożenia. Przeglądy wymagane są przynajmniej raz w roku. Wykonuje je się zarówno dla centralnych baterii, jak i opraw autonomicznych. Przegląd samotestujących opraw z własnym akumulatorem może wykonywać inwestor, pracownik działu utrzymania, sprawdzając wizualnie stan każdej z nich. Dla systemów monitorujących oprawy awaryjne, a zwłaszcza dla centralnej baterii, zalecamy, aby takie przeglądy były wykonywane przez autoryzowany, przeszkolony serwis. Tylko takie firmy są w stanie zapewnić prawidłowość działania systemu. Lista partnerów dostępna jest na naszej stronie. Powiedz mi proszę, czy jest możliwość podłączenia szafy do istniejącego systemu BMS? Po jakich protokołach możemy przesyłać taki sygnał? Oczywiście jest taka możliwość. Szafa Dual Guard umożliwia podłączenie do BMS-a za pomocą protokołu CAN i Modbus. W swojej ofercie posiadamy również nasz nowy produkt, jakim jest wizualizacja Vision Guard, za pomocą której użytkownik ma możliwość w czasie rzeczywistym mieć wgląd w każdą część systemu. Można monitorować na przykład stan każdej oprawy, zaniki napięcia na obiekcie, parametry pojedynczych bloków akumulatorów, takich jak napięcie i temperatura na zaciskach. Informacja o każdej nieprawidłowości może być przesyłana do użytkownika na kilka sposobów. W ramach jednego stanowiska, jednego projektu możemy kontrolować do 500 różnych systemów, nawet do miliona opraw. Mariusz, pokaż proszę, w jaki sposób oprogramowanie Vision Guard pozwala monitorować cały system oświetlenia awaryjnego. Okej. Po zainstalowaniu oprogramowania uruchamiamy go, wpisując adres strony przedstawiony na filmie. Na ekranie pojawia się strona do logowania, gdzie wpisujemy login i hasło. Widzimy główną stronę programu i przystępujemy do wczytania centralnej baterii Dual Guards, która jest podłączona w sieci lokalnej. Podłączenie systemu następuje poprzez zakładkę Administration. Kiedy system wyszuka centralną baterię, trzeba dodać ją jako urządzenie autoryzowane. Należy pamiętać, że do połączenia zdalnego potrzebujemy serwera, gdzie łączymy się przez protokół TCP/IP. Należy poprzez przycisk User skonfigurować konto z możliwością ustawienia kilku poziomów dostępu. Mamy możliwość skonfigurowania komunikacji z zewnętrznym urządzeniem typu BMS po protokole Modbus i Bagnet. W zakładce Reporting konfiguruje się adresy kont mailowych, na które zostaną automatycznie wysłane informacje o stanie poszczególnych elementów systemu.
Zakładka Building Layout służy do wczytania podkładów umożliwiających tworzenie wizualizacji. Tą część omówimy po połączeniu z centralną baterią i podłączonych do niej opraw. W Project Navigation mamy możliwość spersonalizowania widoku wczytanych wcześniej podkładów. W części Interface pokazane są systemy możliwe do podłączenia z programem. Mamy tutaj centralkę CGLine Plus do monitorowania opraw autonomicznych. W zakładce CGS istnieje możliwość podłączenia starszych systemów centralnej baterii, takich jak ZBS, ATS Plus i LP Star. Dual Guards jest urządzeniem, które obecnie będziemy konfigurować. Pozycja Load Star jest dedykowana dla innych rynków. Przechodzimy do połączenia z centralną baterią Dual Guards. Jak widać, program już zidentyfikował połączenie. Klikając na szafę, mamy dostęp do wszystkich jej parametrów. Poprzez wizualizację mamy możliwość połączenia się zdalnie z panelem dotykowym centralnej baterii. Po zalogowaniu mamy bezpośredni dostęp do parametrów technicznych oraz ustawień sieciowych, w taki sam sposób, jakbyśmy byli przed urządzeniem. Wracamy do strony głównej omawianej centralnej baterii. Na górze ekranu znajdują się przyciski do uruchamiania podstawowych funkcji systemu, tak jak rozpoczęcie testu funkcjonalnego, rozpoczęcie testu baterii, przerwanie testów, blokada urządzenia i zwolnienie blokady, reset sterownika i wyszukanie uszkodzenia izolacji. Tutaj mamy możliwość konfigurowania wirtualnych przełączników, do których przypisywane są dowolne funkcje związane z załączeniem opraw na jasno lub ciemno. Dalej mamy informacje o systemie, o połączeniu sieciowym i podstawowych parametrach, takich jak napięcie zestawu akumulatorów, stan naładowania i temperatura otoczenia bloków akumulatora. Z poziomu widoku podstawowego możemy przejść do informacji o modułach przełączających obwody końcowe oraz podłączonych do nich opraw. Możemy monitorować status każdej podłączonej oprawy. Program umożliwia również szczegółowe skonfigurowanie opraw. Thank you.
Widzimy dodane oprawy. Teraz pokażemy Państwu, jak rozmieścić oprawy na planie budynku. Wracamy do zakładki Building Layout, o której wspominaliśmy wcześniej. Pliki z rzutami pomieszczeń możemy zaimportować w formatach DWG, DXF, JPG, GIF i bitmapa. Na potrzeby szkolenia wczytamy jeden plik testowy w formacie DWG. Pokażę Państwu, jak wprowadzić oprawy, które przed chwilą dodaliśmy. Znaczniki opraw możemy dowolnie konfigurować. Po naniesieniu wszystkich opraw na podkład zapisujemy. Efekt końcowy będzie dopiero widoczny po spersonalizowaniu podkładów w zakładce Project Navigation. Oprawy pokazane na zielono są oprawami kierunkowymi, na żółto antypanicznymi. Na potrzeby filmu zasymulujemy awarię, odłączając zasilanie jednej z podłączonych opraw. Awaria oprawy jest automatycznie wykrywana podczas testu. System automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia w dzienniku zdarzeń. Możemy to zobaczyć w programie, a także pobrać w formie pliku tekstowego. Oprogramowanie ułatwia codzienne monitorowanie systemów oświetlenia awaryjnego i opraw awaryjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie iton.pl.